Dzień dobry Państwu, Łukasz Kościenia, witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Dami. Dzisiaj wraz ze mną w studiu pan Rafał Foryś z Konfederacji Korony Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Rafale, w ostatnich dniach, w zasadzie w sobotę, głośna akcja kierowców, protest na stacjach Orlen, protest przeciwko podwyżkom cen paliw. Czy pana zdaniem ta akcja przyniesie skutek? Akcja to jest forma oburzenia. Akcja, która odbyła się w sobotę, ale tak naprawdę będzie kontynuowana, bo ceny nie zmaleją. Czy odniesie skutek? No to jest oburzenie narodu, ponieważ wzrastają ceny energii, węglowodorów, ale i prądu, i paliw, i to przekłada się na portfele Polaków. I no niestety tak to wygląda, że ludzie blokują stacje, bo już nie mają po prostu na paliwo. Po prostu. Więc co zrobi z tym rząd? Czy wdroży jakieś obniżki? Czy na przykład przyjmie naszą propozycję, czyli projekt ustawy o tanim paliwie Witolda Stocha, gdzie ten projekt leży już od jakiegoś czasu w zamrażarce. A na czym polega? No, tam jest gruntowna obniżka podatków i opłat, likwidacja opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej. No i w związku z tym na pewno byśmy tam o złotówkę, nawet może więcej zapłacić za litr paliwa. No to jest zawsze coś. Przy tak dużych, horrendalnych cenach, gdzie zauważmy, że już są zmieniane całe tabliczki na stacjach na czterocyfrowe, więc w niedalekiej przyszłości może czekać nas po prostu 10 zł za litr paliwa. No to no już naprawdę będzie się trzeba przerzucić wtedy na rowerki. A nasza propozycja Konfederacji leży, niestety nie jest procedowana, nie jest w ogóle nawet podjęta pod dyskusję. Chociaż żebyśmy w Sejmie na ten temat, żeby posłowie na ten temat przedyskutowali, niech sobie po prostu rząd weźmie, zapożyczy sobie ten projekt ustawy i niech go wdroży. Żeby on zaczął już działać natychmiast. To jest prawdziwa tarcza antykryzysowa. W piątek uczestniczył pan w Sejmie w konferencji prasowej dotyczącej podwyżek cen żywności, gwałtownego wzrostu tych cen, a w czwartek był pan na proteście rolników w gminie Zakrzew, którzy sprzeciwiali się pewnym decyzjom władz gminy. Czy widzi pan, że w regionie radomskim następuje taki upadek rolnictwa? Ja muszę reagować na takie rzeczy, ponieważ ja mam, oprócz tego, że się interesuję polityką, mam jeszcze fundację Rolnik Handluje. Ta fundacja jest po to stworzona, żebym nie pobierał jakieś granty, czy robił jakieś, nie wiem, symboliczne akcje, ale właśnie wspierał polski handel, głównie od rolnika do konsumenta. I denerwuje mnie coś takiego. Tutaj nie uderzam stricte w pojedynczego wójta, czy innego włodarza. Denerwuje mnie fakt, że w gminach rolniczych, a Zakrzew jest typowo taką gminą, nie traktuje się polskich rolników poważnie. Szczególnie w czasach kryzysu. Widzimy, ile krajów jest uzależnionych od, na przykład wschód Azji, północna Afryka jest uzależniona od pszenicy i zbóż strategicznych z krajów Ukrainy i Rosji. Widzimy, że oni z importu, 100% importu żywności właśnie od tych krajów, z tych krajów wschodnich, jaki ogromny jest problem głodu. Więc ja nie rozumiem zupełnie, czemu blokuje się, bo tam się blokuje w tej gminie Zakrzew, inwestycje rolników, na przykład na jakąś małą dodatkową chlewnię, a próbuje się wdrożyć pomysł typu inwestycje, no głównie z zachodu, bo to będą przecież duże inwestycje zachodnie, przypomnijmy, to jest obszar 400 ponad 20 hektarów. Zawsze można powiedzieć, że jest to szansa na rozwój gminy i też powiększenie wpływów przez podatki. No ale to jest, tak jak mówię, jest obronność, energetyka i żywność. My, jeżeli mamy gminę rolniczą, musimy dbać przede wszystkim albo nie przeszkadzać. Rolnicy są na tyle przedsiębiorczy, że nie chcą jako takiej pomocy, ale żeby nie przeszkadzać, a tam jest definitywnie powiedziane, że nie możecie się rozwijać. A będą jakieś hale stawiane czy budynki inwestycyjne? No nie, musiałem tam jechać pomóc. No i też z taką drwiną nie podobało mi się to za bardzo. I wójt, i w ogóle w komentarzach widziałem, ludzie patrzą na te nowe maszyny rolników, że po co oni tam w ogóle strajkują, jak im jest tak dobrze. Przede wszystkim te rolniki są wzięte w kredyt, a dwa, że nadchodzi tak zwana automatyzacja, robotyka, także w rolnictwie. I rolnicy muszą
być na poziomie, żeby konkurować z Zachodem, z innymi krajami. Więc taka jakby zazdrość czy drwina to jest w ogóle nie na miejscu, bo raz, że te maszyny są w kredyt, a dwa, że polski rolnik musi się rozwijać. Ja na przykład się cieszę, że polski rolnik ma świetny sprzęt i umie tym sprzętem się posługiwać, jest przedsiębiorcą, bo to nie jest, no czym oni tym rolnicy mieli na strajk, nie wiem, końmi, wołami. Ja na przykład się cieszę, że przyjechali takimi maszynami i chcę, żeby się rozwijali. Dlatego też tam byłem. Będzie, obydwie strony zapowiadają dalsze rozmowy, więc miejmy nadzieję, że uda się dojść do porozumienia. Sondaże polityczne bardzo różne. W zasadzie z każdym dniem to się zmienia. Raz Konfederacja jest w Sejmie, raz jest minimalnie poza progiem wyborczym. Przejmujecie się tym teraz, czy nie zwracacie na to za bardzo uwagi? Wie pan, panie redaktorze, mnie bardzo cieszy fakt, że ja nie w rozmowach u fryzjera czy w sklepie ja w ogóle nie muszę zaczynać tematu o polityce i ludzie sami zaczepiają i mówią, że będą oddawać głos na Konfederację, gdzie w 19 roku, kiedy weszliśmy do Sejmu, mało kto wiedział o Konfederacji. Więc te sondaże są naprawdę bardzo zaskakujące, patrząc na fakt, jak jesteśmy rozpoznawalni, jak chwalone są nasze właśnie pomysły, to, że jesteśmy recenzentem w Sejmie, bo gdyby nie my, to nie wiedzieliby Polacy w ogóle o połowie albo nawet więcej rzeczy, które się odbywają no, na wiejskiej. Także ja w ogóle się nie przejmuję, uważam, że te sondaże są tak sterowane i bardzo Państwa zachęcam do czytania programów i pamiętania w ogóle, co robią politycy wcześniej, nie tylko przed wyborami, jak udają i kim chcą być, żeby dostać więcej głosów, tylko patrzeć tak bardziej szerzej, a jak nie interesuje się ktoś polityką, to wystarczy przeczytać program. Programy nie są zbyt długie, a Konfederacja ma program na wszystko tak naprawdę. Mm-hmm. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że będzie robiło taką objazdówkę po naszym kraju, będzie pojawiało się w różnych miastach. Platforma Obywatelska zapowiedziała już konwencję w Radomiu, więc pytanie, czy Konfederacja będzie jakieś takie wydarzenia w Radomiu organizowała, czy będziecie starali się ściągać na przykład czołowych przedstawicieli partii? No był ostatnio poseł Robert Winnicki, poseł Braun, mój prezes, jeździ cały czas po Polsce. W weekend czasami objeżdża 3-4 miejscowości. Będzie 25 czerwca w Radomiu. To bliżej informacje na Facebooku. To będą godziny poranne, gdzieś około południowe. Wcześniej, czyli w piątek 24 będzie w Końskich. Także jeździmy, jesteśmy aktywni cały czas. Może po prostu no, nas nie widać w telewizji reżimowej, ale to dlatego, żeby właśnie te sondaże niby 4,5% były bardziej takie wiarygodne. Ale na spotkania z naszymi posłami, naszymi działaczami przychodzą tłumy ludzi. To są pełne sale ludzi zainteresowanych polityką, ludzi, którzy chcą wejść też w politykę, w struktury i po prostu wziąć sprawy w swoje ręce, bo normalność nam ucieka przez palce. W ostatnich dniach było też głośno o odwołaniu ministra Cieślaka. To pokłosie się sytuacji w Pacanowie. Uśmiecha się pan. Pytanie moje jest takie, czy to pana zdaniem taka pokazówka ze strony Prawa i Sprawiedliwości, czy rzeczywista zmiana kursu i tego, żeby polityk nie czuł wyższości nad obywatelem? Bo tak tą decyzję tłumaczyli czołowi przedstawiciele partii na czele właśnie z premierem Jarosławem Kaczyńskim. No, sam fakt, że człowiek nie może się wypowiedzieć. I to już to nie patrzmy, czy to jest placówka państwowa, czy gdzieś na ulicy. Nie może wypowiedzieć swojego zdania, że jest oburzony na drożyznę. No to i później ponosi tego typu konsekwencje. No jest czymś niedopuszczenia. To jest oportunizm rządzących. Więc wydaje mi się, że to jest przypadek taki, który wyszedł na jaw. A ile mam przypadków, gdzie ktoś po prostu się bał zareagować i gdzieś wyżej po prostu naskarżyć na jakiegoś działacza partii rządzącej, że mu groził zwolnieniem bądź innymi konsekwencjami. No to jest takie zabieranie troszeczkę na wolności. Mhm. Ale czy gdyby na przykład na miejscu tego ministra Cieślaka był inny czołowy przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, to pana zdaniem tak samo by postąpiono z nim? Chodzi po prostu o to, czy nie znaleziono takiej, powiedzmy, mniej medialnej ofiary, którą można było poświęcić na to, żeby zmienić właśnie ten kurs i powiedzieć, że dbamy o obywateli. A to nie wiem, jaka jest taktyka partii rządzącej. No, no powiem, jestem oburzony całym faktem, że ktoś po prostu robi jakąś skargę na pracownika, bo ma inne zdanie i po prostu narzeka, że jest drożyzna, powiedział prawdę. Jeżeli by powiedział coś, jakieś kłamstwo, czy obraził tego ministra, no to inaczej byśmy dyskutowali. Ale czy tutaj, jeżeli chodzi o
o to, czy jest czołowy polityk, czy mniej czołowy, to jest mało istotne naprawdę. Mhm. Niech to będzie zwykły działacz nawet taki w strukturach i powie do mnie czy do pana, bądź osoby pracującej na poczcie, że też mu się coś nie podoba i pani zostanie zwolniona. Ja tutaj naskarżę do swojego tutaj ministra, no to też ten niski działacz musi zostać ukarany. To znaczy moralnie źle się zachował. Mhm. Na terytorium Polski powinny być amerykańskie głowice nuklearne z możliwością ich wykorzystania. To zagwarantuje Polsce bezpieczeństwo. Takie słowa wczoraj padły na antenie Polsatu News z ust pana kolegi Jakuba Kuleszy. Pan się zgadza z takimi słowami? Nam potrzebna jest broń nuklearna w obecnej sytuacji? To znaczy, no, broń nuklearna służy do tego, żeby przede wszystkim odstraszać. Nie do ataku. Wiele teraz osób pewnie z lewicy będzie myślało, że no, będziemy od razu tutaj chcieli wszcząć wojnę. No nie. Pan poseł Jakub Kulesza zapewne miał na myśli, że to ma być forma tarczy, obronności. Teraz pytanie, czy to nie jest takie prowokowanie naszego wschodniego sąsiada? W jakimś stopniu na pewno, ale to jest chcesz wojny, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, więc musimy się zbroić. Musimy na pewno też podjąć temat, o czym też Konfederacja mówi, o obronności każdego Polaka, czyli dostępie do broni dla każdego Polaka, a nie w takim przypadku, jak jest teraz, gdzie mamy dostępność na 100 mieszkańców 1,2 broni na 100 mieszkańców, gdzie w innych krajach no to jest znacznie, znacznie wyżej. Ale dla każdego Polaka, który oczywiście, rozumiem, przejdzie badania i inne potrzebne rzeczy, tak? Czy po prostu może sobie będzie wejść do sklepu, tak jak w Stanach, i kupić broń? Nie, osoba zdrowa musi być psychicznie jak najbardziej, tak. Mhm. No bo wiemy, że wiemy, co dzieje się chociażby w Stanach Zjednoczonych z tym dostępem do broni i tymi strzelaninami tragicznymi, które są w wielu różnych miejscach. Nie obawiacie się, że tak może być w Polsce? No bo wiem, że coraz więcej jest takiego oburzenia, chociażby właśnie na działania polityków. Czy to nie mogłoby doprowadzić do takiej tragedii, takiej masakry? Wie pan, ja obracam się w kręgach strzeleckich już wiele lat i rozmawiam ze strzelcami, obserwuję ich. Nie ma żadnych przypadków postrzelenia. Nawet popatrzmy na broń czarnoprochową, którą można kupić bez zezwolenia. Tam można na jednej, jest setki tysięcy sprzedanej tej broni. Nie wie nikt tak naprawdę, gdzie ona jest. A nie ma żadnych przypadków, że ktoś lata z rewolwerem Remingtonem po ulicy i strzela do ludzi. Broń uczy odpowiedzialności. I nam to nie grozi. Jesteśmy narodem bardzo rozsądnym. Wydaje mi się, że dużo rozsądniejszym niż Amerykanie. I to jest nam potrzebne właśnie, no tak jak w Szwajcarii. Do obronności, żeby człowiek nie bał się o swój własny mir na przykład. Teraz zdarza się wiele kradzieży. Ludzie boją się o własne mienie, nie mogą zareagować, ponieważ jak wyjdą na podwórze i będą się szarpać ze złodziejem, no to złodziej wygra. Jeżeli miałby tą broń i złodziej wiedziałby, że ma ten właściciel mieszkania broń, to raczej by się zastanowił dwa razy przed tym, kiedy będzie chciał coś ukraść. Rafał Foryś, Konfederacja Korony Polskiej, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.